Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrymy w Assassin's Creed Odyssey. Zaczynamy w ekranie ekwipunku, bo mamy coś nowego, wątpię, że lepszego, bo teraz mamy jakiś nawet legendarny miecz po Nikolaosie, także będziemy go zdecydowanie używać. Mamy też jakieś nowsze buty na 10 level, które dają więcej pancerza, ale obrażenia od wojownika i obrażenia kosturem, także te są zdecydowanie lepsze moim zdaniem. I co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku dokończymy sobie wszelkie rzeczy, jakie mam tutaj jeszcze w Megaris, czyli zajmiemy sobie ten port, a później pewnie udamy się, w sumie udamy się do tablicy z ogłoszeniami. Weźmiemy wszystkie ogłoszenia. Podjąłem taką decyzję, że będziemy robić w ten sposób. To znaczy, będziemy robić wszystkie misje poboczne, które są na mapie, a te misje z tablic ogłoszeniowych będziemy przyjmować wszystkie, ale jeżeli jakieś mi przepadną, nie będę się starał ich robić. Po prostu na przykład mam jakieś zadanie na zabicie iluś tam Ateńczyków, no nie? Jeżeli mi się to samo zrobi, fajnie, pójdziemy odebrać nagrodę. Jeżeli mi się samo nie zrobi, cóż, jebać, zapomniałem zmienić ustawienia na to, żeby było w oknie, także wybaczcie, że były ścinki. Już przełączam się na bezramki, mam nadzieję, że mi tylko będzie się chciała gra przechwycić, na szczęście tak. Jeśli chodzi jeszcze o ustawienia graficzne, protip dla wszystkich, którzy mają problem z ustawieniami graficznymi w Assassinie. Przede wszystkim zmniejszcie sobie mgłę, bo tak naprawdę pomiędzy średnim a wysokim nie ma dużej różnicy, a trochę performansu się dostaje, ale przede wszystkim zmniejszcie ustawienia wolumetryczne chmury. Polecam wam film na kanale Hardware Unboxed, tam możecie zobaczyć impact wszystkich ustawień na właśnie performance i to pomiędzy ultra high a high jest jakieś 30% różnicy, dlatego zdecydowanie wyłączcie, zmniejszcie to, bo naprawdę wielkiej różnicy nie ma i tak się mało na niebo patrzycie, a performance jest tragiczny, jeżeli to jest na ultra high. Na przykład to zadanie też się postaram zrobić, bo to jest jakieś takie lepsze zadanie, także myślę, że je zrobimy. Musimy tylko jeszcze dwie skrzynie i trzech aż przywódców ateńskich, to trochę dużo. No spróbuję coś najwyżej poprzyjmować tutaj dla Sparty. Dobra, to tak jak mówię, biegniemy w kierunku tej tablicy, bo i tak za długi wstęp wyszedł, przez to jeszcze zmienianie jakichś ustawień i tak dalej. Ale generalnie powinno być lepiej. Gra powinna generalnie chodzić trochę lepiej. Co prawda nie mam na bieżąco wyświetlonej liczby FPS-ów, ale powinno być całkiem spoko. Jakby co, jeszcze trochę może potweakuję to później. Na razie chcę sobie trochę pograć, tak dzisiaj dosyć późno tą grę zaczynam, bo miałem trochę innych rzeczy do zrobienia. No i też jakoś tak w czasu nie było. No jak widzicie, teraz się oczywiście w Megaris pojawiły jednostki spartańskie. Tutaj się widzę, pozycja Spartan umocniła nawet w tym regionie. Mamy nieodkrytego przywódcę, i tak przywódców akurat spartańskich zabijać nie musimy. Tu oczywiście mamy to zadanie książę Persji, ale je sobie olejemy. Jestem też ciekawy, czy dzisiaj tu będą inne questy? Tak, patrzcie, widzicie, tutaj są inne questy. Jedna chyba znikną, albo mi się wydaje. W każdym razie bierzemy. Wiadomość dla wojowniczki z orłem, która pomagała Spartanom w Megarze. Pokaż, jaką jesteś wielką bohaterką, będę czekać. Okej, ciekawe, to jest coś bezpośrednio do nas bez czasu, bierzemy. To się jak widzicie zmienia, generalnie te questy, one są na pewno generowane losowo codziennie, także tak jak mówię, będziemy je robić, ale nie jakoś bardzo. To jacyś złodzieje, okradają obóz, bla bla bla. Byk, satyr bogini, dzięciwa Zeusa jest zawsze napięta. Dobra, szpieguj lepiej, nie wiem o co chodzi, zobaczymy. Także trochę zadań nam się udało przyjąć, zobaczmy sobie je. W takim razie hordy bandytów, ukończ wszystkie cele w obozach bandytów, to się gdzieś tam zrobi, porozmawiaj z artystką, dobra. Czyli tutaj mam coś ciekawego, albo też ateński żołnierz, no dobra. Zacznijmy od tej artystki, która w której części jest Megary, gdzieś tutaj. No dobra, to tam też pobiegniemy, w takim razie. Porozmawiamy z nią, zobaczymy o co chodzi. Także być może w tym odcinku wrócimy na Kefalonię, jeżeli starczy nam czasu, to w ogóle mam dom przywódcy, także lepiej tutaj się mocno nie pokazywać. W sumie niepotrzebnie może tędy idę. Ups, tam ktoś widziałem szedł. Jakby to, że jeszcze mnie nikt tutaj nie wykrył, to jest dosyć ciekawe. Bo naprawdę nie staram się, żeby mnie nie wykryli. O, właśnie na przykład teraz przebiegłem koło gościa. Ale to nic, ja uciekam, nie chcę z nimi walczyć. Bo po co tak naprawdę.
Jestem ciekaw o to, jaki ma do nas interes ta artystka. W ogłoszeniu napisała bezpośrednio do nas, czyli wiedziała, że my spojrzymy na tą tablicę. Przynajmniej takie miała założenie, bo już miałem tego nie robić. W poprzednim odcinku byliśmy już na Kefalonii, ale się chyba wróciłem po to, żeby oddać jakieś zadanie, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie no, w Megaris jeszcze mamy sporo rzeczy do zrobienia, także sobie je porobimy w dzisiejszym odcinku, a później jeszcze zobaczymy. Tak czy siak, chodźmy, pogadajmy z nią. I've been looking for you. I saw your message. What's happened? You think you're so incredible, don't you? What? You play hero for the Spartan army in Megaris, and now you think you can do anything. Can't believe the town is asking me to build a statue of you. What? Okej, okay, dobra, ciekawe, będziemy mieli swój posąg w Megaris. I did what had to be done. A statue may be overdoing it. Before I agree to making some statue in your honor, I want you to do something for the people. There's a pack of wolves that's been harassing my village. You want to be a real hero? Now's your chance. Wolves, huh? Yes, real wolves. Not just some self-important Spartan in a silly helmet. Let me guess. You want me to hunt the wolves? You understand quickly. I'll take care of it. You're saving me. Kiere. Kiere. Dobra, idziemy zabić w takim razie wilki. Nie powinno być to zbytnio trudne. I tak już mnie te wilki wkurwiają. Tu w ogóle mam jakiegoś tego najemnika. Na szczęście na naszą głowę nagrody nie ma, także nie muszę się go obawiać raczej. Fobos, zapraszam na widzenie tego Fobosa, dziękuję. I chodź tu, koniku. Dobra, no i podjedziemy sobie ten kawałek. Tutaj jakiś wilk, ale to nie jest wilk z questa, to odjedziemy od niego. Być może tutaj będzie więcej ich, to wtedy sobie wszystkie naraz zabijemy. Dobra, mógłbym w sumie na nie zapolować z dystansu, no ale już too late. Dobra. Także jeszcze jeden, jeszcze jakiś chyba dodatkowy przyszedł, bo nie jest podświetlony do questa, ale to nic, tego sobie zabijemy. Tam jest gdzieś jeszcze jeden. O, dobra, ty, no hita padła, ale beka. Dobra, dobijemy go, bo jeszcze żyje. Dobra. No i to tyle. O, to jakiś taki obóz, a niekoniecznie wioska. No ale dobra, no tyle mieliśmy zrobić, zbierzmy z nich skóry. Przyokazjonalnie. No i co? I znowu Fobos. Zapraszam. W sumie podbiegnę do niego. O właśnie. No i w takim razie wracamy do niej i będziemy mieli posąg w Megarze. Czy ten posąg actually fizycznie pojawi się w grze? Jeżeli tak, to szacun dla twórców. Jeżeli nie, no to Wiedźmin nie uczy generalnie. Bo Wiedźmin jakby coś takiego powiedzieli, to na pewno by ten posąg się prędzej czy później pojawił w mieście. No więc chodźmy i pogadajmy z nią. You're back? Have you killed them? I took care of them. Every last one. The gods were smiling on me the day we met. Thank you. Please, for your trouble. No, to też taki generyczny quest. Generalnie myślałem, że będzie jakaś większa historia, że ten posąg, a to jednak chyba nie. Doesn't look like this life is offering you much. But another awaits aboard my ship. Sail with me. We need someone like you. In order to paint the world, an artist must first see the world. When do we set sail? No dobra. No też widzicie, z tych zadań możemy nowych towarzyszy werbować. Ona jest raczej słaba. Chociaż plus 6 duszka z interana, spoko. I już generalnie nie mam więcej miejsca, także sobie będziemy musieli jakichś tych najsłabszych zwolnić. Myślę, że tego sobie już zwolnimy, bo on jest dosyć słaby. Zwolniłeś się czy się nie zwolniłeś? Zwolnij się. Wait. No, zwolni, ale czemu nie mogę cię zwolnić? Jakby zwolnia się, ale miejsce się nie usuwa. Ciekawostka przyrodnicza, no dobra. Na razie tyle. Zobaczmy, co jeszcze mamy do zrobienia gdzieś tutaj. Gdzieś się mieliśmy spotkać z jakimś otańczykiem, z tego co widziałem. Nagroda też za bandytów. Na szybko możemy zrobić, bo to nie powinno być zbytnio trudne. Tylko ci bandyci są gdzieś tam w górach. Dobra, no mówię, to nie powinno być trudne zadanie, szybko powinniśmy ich być w stanie zabić. Zawsze to będzie dodatkowe doświadczenie. Ten jeden odcinek sobie poświęcimy na robienie tych dupo questów, misji pobocznych. W kolejnym już wam obiecuję, płyniemy na pewno na Kefalonię. I tam coś ewentualnie porobimy, jakieś może poboczne nowe rzeczy związane z tą zarazą. No bo jednak jakby nie patrzeć, trochę przez nas się ona pojawiła. Niestety.
No ale uratowaliśmy wtedy tamtą rodzinę. No może to było trochę krótkowzroczne, ale no... Cóż... Zrobiłem też to trochę dla Phoebe, wiadomo. Też no nie byłem pewien do końca, czy oni byli chorzy, czy nie. Jakby nie patrzeć. A dobra, tylko tak, żeby tutaj się nie wjebać za bardzo. Dziś mnie jeszcze wilki atakują. Oczywiście! Jebaki syberyjskie. Au! Dziabnął mnie. What the fuck? Co to się stanęło? On mnie tak odrzucił? Serio? Ciekawe to było. No dobra. Przynajmniej będziemy mieli wpisy skór. Aha, dobra, już widzę pan kolega. Już pan kolega widzę. Się szczaił o naszej obecności. Trochę niedobrze. No ale dobra, to tych bandytów w miarę szybko zabijemy. Okej, okay, kolejny biegnie. Muszę właśnie więcej zacząć korzystać z łuku. Dobra, headshot. Nice. Dobijmy go. Okej. Okay. I tak nie ma co jakichś tych takich dupo bandytów rekrutować. Generalnie widzę strzały w głowę całkiem skutecznie ich powalają. Dobra, tu mam jeszcze jakiegoś pieseła. I wilka. Jeju. Przez te wilki znowu mi się nie udało ciche podejście, już tak kiedyś też miałem. Dobra, w nogę, w kolano i mieczykiem. Dobra. Jeszcze jeden wilk. Umieraj. To jeszcze chyba nie wszyscy bandyci. Przynajmniej na to by wychodziło, że to jeszcze nie wszyscy. Zobaczmy. Aha, tam jeden leży niedobity. To już go ściągniemy z łuku. Ściągniemy? Nie ściągniemy. What? No dobra, dobiję go normalnie. Okej. Okay. Ukończ 5 zleceń lub kontraktów wojennych, o proszę. No właśnie, nagroda za bandytów. Aha, i nawet nie muszę tego oddawać. A wiecie, to jest akurat fajne, bo od razu ten quest wykonuje. Okej, okay. Tutaj mamy spotkanie z tym ateńskim żołnierzem. Zaraz tam pójdziemy. Tutaj oczywiście jakiś hełm, ale go nie zakładam. Wiem, że być może popełniam błąd, że tego nie robię, ale nie przejmuję się tym, szczerze. Porozmawiam z ateńskim żołnierzem, no to też mamy ograniczenie czasowe, także chodźmy. I to zróbmy. A później jeszcze może pójdziemy do tego fortu, który się znajduje mocno na wschodzie, Megaris. Nie wiem szczerze, do kogo on teraz należy, jeżeli do Spartan, to nie wiem, czy będziemy to robić. O, tu też mamy jakieś zadanie. To są chyba też jakieś takie, wiecie, losowo generowane zadania, ale nie wiem, czy one mają jakąś już fabułę, czy co. W każdym razie, no, przyjmuje się je tak po prostu podchodząc do postaci, także zaraz też sobie to obadamy. Ale zaczniemy wpierw od Ateńczyków, którzy jeszcze tutaj mają jakiś niewielki obóz, gdzie jest tylko jeden Ateńczyk, co ciekawe, no ale dobra, pogadajmy z nim. You left a note on the board. What's going on? The commander of the unit I've been spying on suspects me of passing information to the Athenians. Maybe you're not a very good spy. Maybe not. But the Spartan commander is about to have me killed, and Athens needs the information I've written on this papyrus. So you want me to provide protection? You read me like an oracle. All right, I've got your back. No dobra, ha, i po prostu Spartanie tutaj lecą od razu i walkę mamy, tak? No spoko. Nie wiem, jak oni go znaleźli tak szybko, ale okej. Okay. O Jezu, jeszcze się podpaliłem, trochę niedobrze. Jakby nie wiem, czy gościu ma szansę umrzeć, podejrzewam, że jednak tak. Ale to nic. Dobra. O, jeszcze jeden. Au. Oj, zapomniałem, że nie mam już tego. Że już nie mam leczenia. W sumie to leczenie może być całkiem spoko, także chyba je sobie zaraz wezmę. Ojej. Ała, jak on to zrobił, że mnie jeszcze trafił. Nie wiem, dobra, ale gdzieś mam chyba kolejnego. Gdzie? Ktoś mnie niby ciągle wykrywa. Trochę się zbugował ten gość, co mi zlecił to zadanie. Dobra, pogadajmy z nim. That should be the last of them, Mistios. You're quite the warrior. You're safe now. I knew you were the type to get the job done. Here, take this as a sign of my gratitude. Happy to help. Oj, to ten właśnie generyczny dialog. No dobra, ale te questy na szczęście jakoś bardzo długie nie są, tu w ogóle mamy nagrodę za naszą głowę, ewentualnie moglibyśmy go spłacić, ale po co? Idziemy teraz tutaj do tego zadania na wybrzeżu, zobaczymy, na czym ono będzie polegać. Jeszcze później sobie rzucimy okiem na listę questów, a później to nie wiem. Raczej powinienem móc do tego obozu wejść na Lengalu, prawda? Tutaj nie będą nagle tutaj przeciwko mnie, nie powinni być przynajmniej. Mamy, kurczę, cały obóz, sporo ich tu. No i zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Jakąś kobietę, co ciekawe, która stoi w porcie i wygląda, jakby się modliła. Więc dobra, chodźmy i zobaczmy. Here, priestess. Anything I can help you with? There was a transport ship due to arrive in port.
The military consulted me for a good omen before it left. It should have been safe. So what happened to the ship? Well, I heard it was sunk by a captain who looked a lot like you. I'm sure you had your reasons, but the infantry needs the supplies that are deep in shark-infested waters. So the plan's for me to go get it. No, I want you to hunt all the beasts down. I'll handle this. By Zeus, that's a relief. Leave it to me. Okej, okay. I znowu. Czy znowu dostaliśmy zadanie na zabicie 5 rekinów? Wcześniej też mieliśmy identyczne zadanie. To tym bardziej pokazuje, że to jest po prostu generyczne. Tak bardzo, identyczny cel. Ajaj. No dobra. Możemy też ateńskich żołnierzy zabijać, wygrywaj bitwy, rabuj skarby polis, tutaj tych Ateńczyków. No tutaj te rekiny to nie, książę Persji to nie, jeszcze hordy bandytów, ale to jest w całej Grecji. Dobra, to tak naprawdę chyba płyniemy na Kefalonię, na to by wychodziło. Bo jak rozumiem, już tutaj na tej tablicy też nic nie ma, jeszcze sobie lukniemy na szybko, jak już tutaj jesteśmy. Chociaż tak jak mówię, one chyba się też generują codziennie, te zadania. Także to można robić w nieskończoność i raczej nie będziemy tego robić. Chociaż zobaczmy w sumie, bo wcześniej zebrałem. O, warta śmierci. No zobaczmy. Weźmy, mówiłem, że będę przyjmował wszystko. Co to znaczy? Znowu ateński żołnierz, tylko jakiś inny. Gdzieś tutaj. Ciekawie. No dobra, chodźmy, to jeszcze zbadamy. Ale to już ostatnia rzecz, jaką robimy z tych takich kompletnie bonusowych rzeczy. Nie ma sensu więcej takich tutaj rzeczy robić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo tak jak mówię, tutaj jakbym przyszedł jutro grając w grę, to znowu byśmy mieli dokładnie to samo. Także to jest zupełnie nieciekawe. Robienie tych quest. W sensie nie dokładnie to samo, trochę innego, ale w każdym razie tutaj jakiś quest by był. Tutaj widzę. Na razie Spartanie w Megaris trzymają całkiem sporo. Nie wiem, czy ja wykonując te zadanie dla Ateńczyków im szkodzę, czy nie. Nie mam bladego pojęcia. No ale tak jak mówię, to ostatnia rzecz, jaką dzisiaj robimy. W każdym razie znowu zrobimy ją, bo już ją przyjąłem, tak. I'm here about the job you posted. What's going on? The local Spartan commander enjoys figs with honey. I'd like to send him some, but he can't know they're from me. Why are you sending him a snack? Not a snack. His last meal. You want me to deliver it to the Spartan commander? Yes, simple enough. It needs to arrive in one piece. No to zapewne zaszkodzi trochę Spartanom w tym regionie. No, ale myślę, że możemy to zrobić. It won't be easy, but I'll take care of it. Good. I need it done fast and quietly. We're done here. No dobra, czyli mamy dostarczyć towary, które nie są, powiedzmy, zbyt dobre, no ale możemy to zrobić. No raczej mnie nie będą Spartanie w obozie gdzieś tutaj nękać, także nie powinno być to zbytnio trudne. Przynajmniej tak mi się wydaje. W ogóle jak blisko ma obóz, kurde, obozu Spartan. Ciekawe. Zbierzmy sobie drewno, bo też się przyda. Na pewno. Do ulepszenia chociażby statku. Zaraz w sumie może sobie spojrzymy, czy możemy Andrestię trochę ulepszyć. Fajnie było, jakbyśmy mogli. No bo nie będę tutaj miał żadnych problemów, prawda? Tak. Także chodźmy... Ej, co ty tu robisz, tej kapłance? Nie, ona się chyba modli po prostu. No dobra, pogadajmy z nim. Delivery for you. Thank you, Mistyos. Please, take this. Okej, dzięki. W teorii twój ostatni posiłek, ale to po prostu generyczny dialog i to zwykły delivery quest. Dobra, to spadamy stąd. Nie będziemy robić już tego portu, bo mi się nie chce. Tak po prawdzie. Być może jeszcze tu wrócimy. Nie w tym, ale w kolejnych odcinkach. Teraz ciśniemy... W sumie jeszcze moglibyśmy te rekiny zabijać. W ogóle co to jest? Porozmawiam z Demokrytem, to ciekawe. No dobra. Ale słuchajcie, wrócimy sobie do Kefalonii. Dokładniej tutaj, na górę. Pójdziemy do miasta i tam zobaczymy, co się dzieje, bo może być nieciekawie. A, i tu w ogóle mam jeszcze kryjówkę Cyklopa. Też sobie pójdziemy to zrobić, myślę. No ale wpierw tutaj. Bo nie ma sensu tam płynąć, bo już wpłynęliśmy w poprzednim odcinku, a i tak musiałem się wrócić tutaj do Megaris. No i zobaczymy, czy się mocno Kefalonia zmieniła od naszego ostatniego pobytu na niej. Miejmy nadzieję, że tak jak mówię, z naszymi tutaj, powiedzmy, najbliższymi wszystko jest dobrze, czyli Phoebe, Marcos, inni też tam jeszcze byli, na pewno już ich nie pamiętam imion.
każdym razie czekam, aż nam się gra zaczyta. Stąd powinien być całkiem spoko widok. A jakichś wielkich zmian w tej kefalonii tak szczerze nie widzę. No dobra, skaczemy. I zaraz pójdziemy sobie do miasta. Wyspy kefalońskie. No bo tak mi się wydaje, że najlepiej będzie pójść do miasta. Tam ewentualnie się może być na tej tablicy, może jeszcze jakieś zadania związane z zarazą. Także Cassandro, schodź, bardzo cię proszę. W dół. W dół, Cassandro. Au. Dobra. Chociaż coś mi brat mówił, że podobno w tej grze nie da się zginąć od upadku. Będziemy mieli bardzo mało życia, ale nie zginiemy. Nie wiem czemu. Właśnie w ogóle... A, to Fokida. To nieważne. Myślałem, że tutaj wyspy kefalońskie są pod kontrolą Otańczyków, ale chyba Kefalonia jest niezależna, albo mi się wydaje. Już nie pamiętam szczerze, jak to tutaj sytuacja polityczna wyglądała. Ha, no... Zdecydowanie jest tu chyba trochę mniej osób, niż li było. Coś tam chyba Barnabas wspominał, że tutaj no nie dzieje się zbyt dobrze i dużo osób już zmarło. Pytanie, czy to też nie jest przez to, że jestem tutaj po prostu w nocy. Nie wiem, tutaj już trochę więcej jest tych ludzi. Dobra, zobaczmy tablicę z ogłoszeniami. Nic tu nie mamy. No dobra, co tu możemy zrobić? No bo tak gra mi powiedziała, że w sumie możesz sobie wrócić do Kefalonii, czemu nie? No ale tak w sumie tutaj nic więcej nie ma, znaczy no, płoną ciała chorych. No nieprzyjemnie to wygląda, zdecydowanie. Teraz tak, gdzie była winnica Marcosa? Tu jest winnica Marcosa, to tam się może udamy, tam ewentualnie oni będą. A jeżeli tutaj nic z żadnego questa nie będzie, to po prostu wrócimy do kryjówki Cyklopa i tyle. Jeszcze mnie gdzieś jakieś psy atakują. Coś mnie niby zaczęło atakować, ale nie mam tego pojęcia co. W każdym razie o tu mamy jakiegoś martwego człowieka. No cóż. No zdecydowanie nieciekawie się tutaj dzieje na Kefalonii. Ale idziemy zobaczyć przede wszystkim co z Marcosem. Też w sumie moglibyśmy wrócić tam gdzieś, my w teorii mamy chyba jakiś swój dom, który tam Cassandra mówiła, że się rozpadał. No ale chodźmy, zobaczmy. Mam nadzieję, że im nic nie jest. Nawet nie wiem, czy oni tutaj będą, szczerze. No bo tak gra mi nie powiedziała, no chodź, wróćcie na Kefalonię. Myślałem, że jak tu podejdę bliżej, to się jakieś questy pojawią. No ale najwidoczniej nie, ale tak sobie trochę poeksplorujemy, bo być może to jest taki quest jakby nigdzie nie zaznaczony, ale on jest taki dosyć ukryty. I trzeba na własną rękę poszukać. Czy coś w tym stylu. Nie wiem, gdzie tu Marcos może być i Phoebe. Fajnie, że im mówi, że to wyspy kefalońskie. Winnica Marcosa. Nie wiem, jak tu Marcosa znaleźć. O ile się w ogóle da, bo równie dobrze może być tak, że go nigdzie nie ma w świecie gry. Tak samo Phoebe. Już nie wiem, szczerze. Wiecie, tutaj tak, te jakieś tam zależności pomiędzy bohaterami, w sensie pomiędzy najemnikami przynajmniej. One się tam gdzieś tam ciągle w tle rozgrywają. No ale tutaj nikogo nie widać. Tej winnicy. No ciekawostka przyrodnicza. No nie wiem, no nic tu ciekawego nie widzę. Jeszcze Phobos może coś ten mi powie? No tam gdzieś pewnie jakiś skarb, ale no... To mnie nie interesuje tak po prawdzie. Nie wiem, gdzie by Marcos mógł być. Tu mi coś niby zaznaczyło, ale... Wait, bo mam wrażenie, że tutaj miałem gdzieś... Aha, ale to mnie zaznacza. Tą strzałką. No nie wiem. Marcosa tutaj też nie widzę. No dobra, to wiecie co, pójdziemy sobie w kierunku kryjówki Cyklopa. Bo tego nie zrobiłem akurat jeszcze tutaj na Kefalonii ostatniej z obozów. To sobie go dokończymy i to pewnie będzie też ostatnia rzecz, jaką tutaj zrobimy. No szczerze, nie wiem, jakie tutaj jeszcze mamy opcje. Generalnie podobno jak się zabije wystarczająco dużo kus. Wiecie co? Spróbujemy. Podobno jest jakaś tam niewielka szansa. O, brak strzał, ups. Ej, bo ja ciągle ogłuszającymi strzelałem, fuck. Jakby nie do końca mój plan. Okej. W każdym razie chciałem powiedzieć, że... O, właśnie! Oko z obsydianu! Jeżeli się zabije kozy na Kefalonii,
jest jakaś tam szansa, że właśnie dropnie i dropło Micha za pierwszym razem. Także no, mamy generalnie to oko, które włożyliśmy kozłowi w dupę podczas misji z cyklopem. I przynajmniej jedno, jedyne osiągnięcie pewnie jakie zdobędziemy w tej serii, bo resztę to mój brat robi, jak on już tam ma 20 któryś level. No ale cóż, tak to jest, jak ja nie mam czasu zbytnio na granie, mam inne rzeczy do roboty. Plus jeszcze nagrywam, to też czasami nie ogranicza miejsca na dysku, co jest dosyć wkurzające. A tym bardziej, że jeszcze w weekend czyściłem komputer, wszystko to nagrałem, w ogóle na kanale Roman Vlog. O ile się już nie pojawiło, to się pojawi niedługo. Właśnie czyszczenie komputera i próba zdiagnozowania przynajmniej co jest z moją starą kartą graficzną, którą mam. Ale to o tym więcej w filmie. Cyklop nie żyje generalnie, moja droga, ale okej. Co my tu jeszcze mamy zrobić? W sumie musimy tylko zabić przywódcę. Ja pamiętam, wtedy zrobiłem idealną akcję, że po prostu nie zamordowałem nikogo. No, ale nie wiem, czy to teraz zrobimy tak samo. Raczej będziemy mordować co popadnie. Myślę. Tu już niby jest teren zastrzeżony, ale póki co tutaj nikogo nie ma. Także po prostu zaczniemy coś może już zabijać. Chciałbym tam tych panów dwóch na górze zdjąć. O właśnie. Skoro mam taką fajną umiejętność, to czemu by z niej nie skorzystać? O właśnie. O, tu jeszcze piesek był. Okej, pieska się tu nie spodziewałem, szczerze. No dobra, ale więcej alarmu nie ma. Także spoko. Nie będzie problemów. Także idziemy zabić jeszcze tylko i wyłącznie pana dowódcę. Też na niego sobie doskoczymy. W ten sposób. Mogę kogoś jeszcze? No nie bardzo. Akurat tak się wszyscy ustawili. No ale kryjówka cyklopa ukończona. Także możemy stąd uciekać, póki nie znajdą ciała. Szybka, prosta akcja. Łatwo przeprowadzone zabójstwo jednego człowieka i możemy stąd uciekać. No i co? I to chyba tyle z Kefalonii. No, nie wiem, co tu jeszcze możemy zrobić, bo tak naprawdę... No nie, możemy pójść jeszcze tutaj, do tej wioski, od której się to wszystko zaczęło. No nie, what's the case, tak naprawdę. No dobra, podbiegniemy tam jeszcze, żeby sobie na wszelki wypadek zobaczyć, czy czegoś tam by ciekawego nie było. Chociaż w to wątpię. No i zobaczymy. Ja jeszcze może sobie coś poczytam na necie, bo być może gdzieś trzeba w jakieś konkretne miejsce się udać, żeby spotkać naszych starych znajomych, albo jakiegoś questa właśnie mini rozpocząć. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Tu jest ta wioska, którą wcześniej spalili. I gdybyśmy pozwolili dobić wszystkich, to najprawdopodobniej ta zaraza by się nie rozprzestrzeniła, a tak, no to cóż. No ale nie, tutaj też, tutaj to ani żywej duszy nie ma. Dobra, to w takim razie, wiecie co, pójdziemy sobie na Andrastię, myślę. Bo też tam te rekiny, w sumie rekiny to bardziej pod wodą niż na statku. Mam też jakąś nową broń, ale podejrzewam, że na pewno gorszą, także nawet nie będę tego patrzył. Jeszcze mamy dwie tabliczki, mam obsydianowe nasze oko. Także spoko. Fajnie, że je odzyskaliśmy. W ciekawy sposób, to co to? Fragment obsydianowego oka. Trochę sfatygowany i strasznie śmierdzący, XD. Rekordowy promień. Właśnie, to jeszcze moglibyśmy poszukać, ale to tam kiedy indziej sobie jeszcze poszukamy tych rzeczy. To co? W ogóle tak, jak ja mam jeszcze zadanie? Zobaczmy. Hordy bandytów to tam wiadomo, książę Persy to tam też, jebać. Zabij rekiny, wątpię, że to zrobimy. Tej greckich, rabuj skarby polis, niszcz ateńskie skrzynie. Dobrze by było pójść w jakiś obszar, gdzie Ateńczycy głównie raczej przesiadują. I możemy też pójść do wyroczni. Gdzie się wyrocznia znajduje na mapie? Wyrocznia delficka jest tutaj. A tutaj mamy los wilka. Okej, okay. I tu mam też zadanie. No dobra, to płyniemy generalnie do Fokidy. To jest to, co teraz powinniśmy raczej zrobić. Tak mi się wydaje. Tutaj też jakiś gniew Posejdona mamy po drodze, ale to nieważne. No, pójdziemy sobie na tą przystań pielgrzyma w takim razie. I wiecie co? Skoro mam taką opcję, to mi się szybko przepodróżało tutaj na zapomnianą wyspę i pójdziemy od tej tam wzgórz świętej wody, wojny, nie wiem co napisało, nie zdążyłem przeczytać, ale w każdym razie od tamtej strony zaczniemy eksplorację Fokidy. Postaram się jeszcze w tym odcinku pójść chociaż na punkt widokowy, żeby sobie zsynchronizować okolice. Tu mam oczywiście tą świątynię na tej wyspie, ale to nieważne.
Gdzieś tu chyba powinienem móc wezwać Andrastię. Gdzie jest w ogóle Andrastię? Andrastię jest gdzieś po drugiej kompletnie stronie. Tylko moje pytanie, czy da się stąd wezwać Andrastię? Dobrze by było. No bo takiego kawała to ja na pewno nie chcę płynąć. I Fokida tu widzę dosyć, a Ateńczycy słabo się trzymają. Pytanie, mogę tutaj gdzieś ten przywołać sobie statek? Bo jak nie, to trochę lipa. Jak nie mogę przywołać sobie tutaj nigdzie statku, będę musiał się wrócić tutaj dopłynąć. I chyba na tym się skończę, bo nie widzę tutaj nigdzie miejsca. Ha. Trochę lipa. Też nie wiem, jak ciężko jest spotkać rekiny na przykład tutaj gdzieś. A weź co, zobaczmy sobie. Gdzieś tutaj rekiny, coś, ktoś, coś? Nie wiem, one ewentualnie w takich miejscach mogą być, pewnie gdzieś są jakieś skarby. Dobra, chodźmy na Andrastię. W takim razie na Andrastii sobie zakończymy tutaj ten odcinek. Popłyniemy do tego gniewu Posejdona, bo być może tam są jakieś rekiny, to sobie je od razu zabijemy, bo podejrzewam, że w tych miejscach one się respią. Także cóż, czemu nam jedna synka się przewróciła? Have no idea, ale okej. Okay. Dobra, w każdym razie na tym ten odcinek, tak jak mówiłem, zakończymy, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.